Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnym wegańskim przewodniku. Tym razem jesteśmy w Poznaniu i jest to drugie po Łodzi polskie miasto, które postanowiłam odwiedzić. Byłam tutaj dosłownie kilka razy, ale udało mi się przetestować wspaniałe roślinne smaki i dzisiaj postanowiłam pokazać Wam moje ulubione miejsca, najfajniejsze restauracje, kawiarnie i przepyszne potrawy. Także zapraszam Was na roślinny przewodnik po Poznaniu. Znajdujemy się właśnie przed wejściem do restauracji Nadzieja, która jest chyba moim największym odkryciem poznańskim i miałam nie faworyzować żadnych miejsc, ale powiem Wam, że kiedy byłam tutaj po raz pierwszy, spróbowałam, mogę spokojnie powiedzieć, najlepszego wegańskiego omleta na świecie. Ale w ogóle to, co sobą reprezentuje ta restauracja, jest naprawdę imponujące, bo korzystają z najwyższej jakości lokalnych składników, sami je pozyskują, mają swoją własną farmę, całe menu jest przygotowywane sezonowo, jest dopieszczone i prezentuje się naprawdę przepięknie. Ich dania to są prawdziwe dzieła sztuki, także chodźcie ze mną do środka, zobaczycie, że naprawdę jest przepięknie i przepysznie. Na początku chwaliłam roślinny omlet, ale zapomniałam powiedzieć, że twarożek słonecznikowy to jest absolutna poezja. W ogóle to, jak on jest, jak on się prezentuje, jak on jest udekorowany, tak cieszy oko, a smak jest naprawdę niesamowity i do tego jest domowa ciabata. Ja jestem rajem. Znajdujemy się właśnie na poznańskim Łazarzu i jesteśmy pod restauracją Powolność i jest to moje najnowsze odkrycie, jeśli chodzi o roślinną mapę Poznania. Jak sama nazwa wskazuje, to miejsce celebruje powolne jedzenie, czyli jest w takim klimacie slow foodowym. Tutaj wszystkie składniki są bardzo uważnie dobierane, są one wysokiej jakości, kuchnia jest sezonowa i menu również się zmienia. Nie ma tutaj żadnej wiodącej kuchni, znajdziecie tutaj zarówno wpływy z całego świata, jak i kilka lokalnych klasyków oraz parę bardzo fajnych fast foodowych opcji, także chodźmy razem popróbować. Kultowym daniem Powolności są ryżowe kluseczki z nadzieniem i naprawdę nie da się ich opisać, bo musicie je spróbować. One mają nadzienie z prażonych orzechów nerkowca z dodatkiem oleju kokosowego i imbiru oraz chili i to jest prawdziwy kosmos, a podane są z takim bardzo ciekawym azjatyckim bulionem, też z dodatkami warzyw i tofu. Polecam całe serce. Roślinka to wyjątkowe miejsce, ponieważ po pierwsze serwują tutaj moim zdaniem najlepszą kawę w Poznaniu, ale przede wszystkim nie jest to zwykła kawiarnia, a kawiarnio-kwiaciarnia. W środku możecie kupić rośliny, ale to, co moim zdaniem jest najbardziej imponujące, to, że zdobią one całe wnętrze, które jest po prostu przepiękne. Kawa, o której Wam wspomniałam, to kawa na mleku ryżowo-orzechowym i chodzi tutaj o orzecha laskowego. To jest moim zdaniem cudowne połączenie, także musicie tutaj przyjść i spróbować jej. A dla tych, którzy nie lubią tego rodzaju kawy, jest też pewna wariacja, której spróbuje Justyna, która tak w ogóle jest moim pomocnikiem przy dzisiejszym filmie. I jest to tonik espresso. Także chodźcie zobaczyć, jak to wygląda i zobaczmy to niesamowite wnętrze. Thank you.
Wypas to jest prawdziwy klasyk nowogańskiej mapy Poznania i przyznam szczerze, że byłam tutaj za każdym razem, kiedy odwiedzałam to miasto. Ich dania są inspirowane kuchniami świata, więc mamy tutaj talerze indyjskie, arabskie, francuskie, koreańskie, japońskie. Jest to prawdziwa obfitość. Wiecie, że ja naprawdę uwielbiam bowle, dlatego zapraszam Was. Razem przetestujemy ulubione dania. Zamówiłyśmy moich dwóch ulubieńców, czyli talerz arabski oraz japoński. One się zmieniają sezonowo, ponieważ wypas dostosowuje swoje składniki do pory roku. Zaraz będziemy je testować w tej odświeżonej wersji, ale dowiedziałam się właśnie, to są najbardziej popularne dania. Ja je po prostu uwielbiam. Odwiedziłam wielokrotnie i mogę je Wam z czystym sumieniem polecić, ale też na sam koniec liczę na Waszą pomoc. Wszystkie osoby, które znają Poznań, lubią Poznań lub mieszkają w Poznaniu, zachęcam Was, abyście komentowali, polecali swoje ulubione miejsca, bo ja na pewno tutaj jeszcze wrócę i chciałabym móc przetestować jeszcze więcej roślinnych smaków. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, cześć!